już kibice znają, to już kibice wiedzą, że w tym momencie, panie i panowie, Przemysław Patrick The Machine Majewski. Oczywiście tutaj wielki ukłon w stronę PSN-a młodego. Dzięki wielkie za skomponowanie tego bitu, dobre teksty. I panie i panowie, no Przemek ma swój utwór, Przemek ma swoje wyjście, Przemek będzie wychodził w najbliższy piątek, dokładnie za dwa dni, w swojej Filadelfii, tak to nazwiemy, Przemku, czy jak to nazwiemy, no? Tak, tak to nazwiemy, będę wychodził z siebie, żeby dobrze wypaść. I staniesz obok, dobrze wypadniesz, tutaj, słuchaj, no zawodniku chyba nie będziemy za dużo rozkliwiać się, Mariusz Kołodziej po prostu wybrał takiego, a nie innego ze względu na to, żebyś nie siedział w domu, żebyś nie utrzymywał wiecznie tej formy, goił tego rozcięcia, to była ewidentnie decyzja, szybciutko na przetarcie, szybciutko, żebyś się rozkręcił, szybciutko, żebyś sobie przypomniał, jak wygląda przeciwnik, który kładzie się na ringu po ciosie. Tak, zgadza się. Niby to ma być rozgrzewkowa walka przed czerwcem. W czerwcu mam niewielkie plany z zawalczenia czy w Atlantic City, aczkolwiek traktuję tę walkę jako bardzo poważnie. Jestem gotowy, wychodzę, robię co mam zrobić. Planuję knockout, ale jeżeli się planuje, nigdy nie wychodzi. Będę tak starał się boksować. Jeżeli urwę mu głowę, to mu urwę głowę. Zgadza się, no a tego ci życzymy, niestety, no wiesz, że ta głowa jeśli odpadnie, no to pozbieramy to wszystko. Ale właśnie Przemek, tutaj cieszę się, bo tylko sygnalizuję wszystkim osobom, które będą mogły pojawić się w Arena Philadelphia, Pennsylvania. Jest to blisko, no nie jest to daleko. Data taka, a nie inna. No jest piątek, wiele osób pracuje tutaj niedaleko rozgłośni, wiele osób pracuje w New Jersey, a naprawdę mieszka w Pensylwanii, mieszkania są tańsze, ziemia tania jak barszcz, także tutaj zachęcam. Ty, Kamil, no dawno już nie było dwóch pięściarzy na jednej gali, ale to mamy za sobą. Mamy za sobą, bo wiadomo, że tam, gdzie jest Majewski, tam są atrakcje, tam jest przyjemnie później, zawsze znajdujesz czas, żeby spotkać się z kibicami. Niekoniecznie napijesz się piwa, bo raczej nie pijasz, ale zawsze znajdziesz tą minutę, żeby pogadać po walce, prawda? Chodź na piwko naprzeciwko, tam jest fajny bar naprzeciwko tej areny. Okej. Także możemy coś wykombinować, aczkolwiek. Aczkolwiek jednak przypomnę ci o wielkich planach twojego promotora, Mariusza Kołodzieja, i to chyba niespodzianki, nie będziemy nic zapeszać, ale no słuchaj, jaskółki, już kilka jaskółek dokładnie stwierdziło, że przepiękna gala szykuje się dokładnie już 18 czerwca. Tak? Dobrze mówię. Czerwiec, 18 czerwca, za dwa miesiące. W twoim rodzinnym domu, gdzie okrzyknięto cię następcą Artura Gattiego. Gratuluję. Mój rodzinny dom to jest Radom. No tak, ale ogólnie drugi, no. No bo tak, masz rację. Tu mnie adoptowali tylko. Tak jest. Także teraz planujemy zrobić tu wielkie show, plan się planują dla mnie. Także Mariusz Wach prawdopodobnie też będzie walczył na tym show, Szamon Alvarez i paru innych dobrych zawodników. Także będzie dym. No słuchaj, wygląda to imponująco. No, z Szamonem Alvarezem znacie się od dziecka, prawda? Bo przecież braćmi jesteście. No nieco inne mamy, tak? Tak, Szamon właśnie wyjechał w tej chwili na sparingi z Shane Mosley. On jest leworęczny, a tak. Shane Mosley przygotowuje się do walki z Pacquiao. Tak jest. Także Szamon pojechał tam się obijać z Shane Mosley. No ale tutaj Mariusz Wach, słuchaj, no bardzo, chyba warto zaplanować ten weekend, no tak jak mówię, w adoptowanym przez ciebie Atlantic City, prawda? Jest to sobota, także panie i panowie, no będzie to kasyno, no boardwalk, tak? Będzie w którym dokładnie miejscu Atlantic? Nie jestem jeszcze pewien, prawdopodobnie będzie Boardwalk Hall lub inne, tu jest dużo miejsca. Atlantic City jest taką, jakby to mógł powiedzieć, kolebką boksu i mają strasznie dużo miejsc, gdzie można, gdzie organizują bokserskie shows tutaj.
Rozumiem. Także jeszcze nie postawili kropkę nad i, w którym miejscu to będzie dokładnie. Możliwe, że to będzie też na zewnątrz, na plaży też robią, jak już jest lato, to robią też na plaży przy oceanie, przy beach bar. To też może być ciekawie. Bardzo ciekawie, to już w ogóle, to już, no, Majewski na plaży, no, bardzo dobrze, cieszę się Przemek, że w końcu wracasz do ringu, że przede wszystkim zapomniałem zapytać się, czy zapomniałeś, właśnie ty, zapomniałeś już o tym rozciętym łuku brwiowym, mam nadzieję, że już nie ma śladu. Już dawno, dosyć miałem ciężkie spalingi przez 2 tygodnie, dobrze dostawałem po tym cięciu, także nie rozkleja się, szyfa, poskładali mnie dobrze, także w razie czego jeszcze dark tape naklejamy, także jakby, także szpachle mamy w pogotowiu, żeby zaszpachlować w razie czego. Nie, żartuję, wszystko jest dobrze, zapomniałem już dawno o tym cięciu. No to bardzo dobrze, bo słuchaj, dochodziły już głosy z Atlantic City, że ma odwiedzać cię paru pięściarzy z Polski, prawdopodobnie, którzy przechodzili operacje piłowania, operacje plastyczne, piłowania kości łuków brwiowych, nie wiem, to chyba nieprawda, jeśli wy używacie tam tak zwanego duct tape'u, czyli taśmy kontraktorskiej i zwykłej, nie wiem jak się po polsku mówi, gipsu ściennego, tak? Gipsu. No to wyjaśniłeś wszystko, bracie. Przemek, serdeczności. Mam nadzieję, że do zobaczenia w piątek. Spytamy się wtedy, The Machine, jak się czujesz? I zobaczymy, co odpowiesz. Czy powiesz, czuję się wyśmienicie, mógłbym walczyć całe życie. Ale to już w najbliższy piątek. Dzisiaj serdecznie ci dziękuję. No i fajnie, że znowu wracasz do ringu. Trzymaj się, Przemku. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Yeah, baby! Armia, szara wiara.